Drodzy Państwa, ze mną już kolejny gość. Przenosimy się teraz do Multikina. Adam Czub, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o premierach na dużym ekranie, ale może najpierw podsumujmy sobie troszeczkę wakacje. Jak się udały w Multikinie? Świetnie się udały w Multikinie. Spodziewaliśmy się, że mimo ładnej pogody w te tegoroczne wakacje widzowie nas odwiedzą, ponieważ fajne filmy graliśmy i faktycznie głównie takie hity dla dzieci, tak? Bo film Samoloty, Minionki, Smurfy. To były te największe hity tego lata. Czy Uniwersytet Potrofnicki, to były największe hity i faktycznie dużo rodzin z dziećmi nas odwiedziło, ale nie tylko, były też filmy dla dorosłych, bo parę filmów fantastycznych. No i teraz znów wrzesień mocno wydaje się, że przyciągnie widzów do poznańskich Multikin. No właśnie, a to za sprawą tego, że wrzesień jest pod hasłem biografii, prawda? Tak, wrzesień jest pod hasłem biografii, bo już pod koniec sierpnia, jeszcze w sierpniu, bo dokładnie 30 wchodzi film Jobs z Astonem Kutcherem w roli głównej, który wciela się w postać Steve'a Jobsa. Na później dosyć długo wyczekiwany już film Diana, biografia księżnej, która, można powiedzieć, była najsłynniejszą, najbardziej rozpoznawalną kobietą pod koniec XX wieku. Też pojawiła się na waszej okładce. Tak, to jest najnowszy numer magazynu Multikino Gala. Świeży, jeszcze ciepły z drukarni. Oczywiście można tutaj zapoznać się z planami repertuarowymi na najbliższy miesiąc, z opisami filmów, z nowościami z życia gwiazd oraz są też kupony rabatowe do Multikina. Można zdobyć bilet na film za 14 zł. Myślę, że atrakcyjna cena biletu bardzo. Czyli warto zakupić taki magazyn. Warto zakupić taki magazyn, dokładnie. Także przechodząc do Multikina, zapraszam, żeby zakupić, zapoznać się, na co warto się wybrać do kina, co jeszcze można zobaczyć. A powracając do tego, Kasiu, co mówiliśmy, czyli o tych premierach, do tego filmu Diana, on naprawdę zbiera świetne recenzje, bo no Naomi właśnie, Watts, zastanawiałam się, czy się na niego wybrać, ale chyba coraz bardziej mnie do tego przekonujesz. To się skuszę, na pewno. Musisz się wybrać, bo Naomi Watts stworzyła postać, no jak Państwo zobaczą, no, ta postać, ona jest identyczna. To jest po prostu jak Diana. Księżna, tak, to jest po prostu Diana, ale też no, świetna jej rola, naprawdę. Nominowana do Oscara ta aktorka, stworzy kreację, która pokazuje życie księżnej przez ostatnie 2 lata jej życia w takim świetle, nie tylko tak jak ją odbieraliśmy przez media, jak nam pokazywało i paparazzi, ale ukazane są jej problemy takiego codziennego życia, zmagania z sławą, z tym, że zawsze jest obserwowana, że zawsze musi się uśmiechać za to, że zawsze musi być, jest ukazywana przez media. Tam jest sprawa jej domniemanego również romansu, sprawa problemów rodziny królewskiej. Bardzo ciekawie przedstawiona historia, także myślę, że warto. A jeszcze powracając do filmu Jobs, to również uważam, że świetna rola Astona Kutchera. Wprawdzie ten film miał bardzo słabe otwarcie w Stanach Zjednoczonych i trochę był Aston Kutcher krytykowany za tą rolę, ale myślę, że niesłusznie. On się bardzo długo przygotowywał do tego filmu. Też bardzo głośny film, prawda? Też bardzo głośny, no bo i postać, myślę, wybitna, tak? Chyba najwybitniejszy przedsiębiorca XX wieku. Jabłuszko, które już zawsze będzie miało zupełnie inne znaczenie. Apple. Dokładnie, tak. Ta firma w ogóle się nie zaangażowała, co ciekawe, w ten film. Natomiast no, film też ukazuje człowieka, który swoją charyzmą, swoją chęcią zdobycia świata, można powiedzieć, doszedł do tego, do czego doszedł. Tak? Zaczynając firmę, którą prowadzi w garażu, stał się miliarderem. Taki amerykański sen, ale też pokazane jego problemy, tak jak w filmie Diana, życia osobistego, prywatnego. Był to człowiek, jest człowiekiem bardzo charyzmatycznym i to też ten film pokazuje. Super, czyli to są z pewnością te premiery, na które warto się wybrać we wrześniu, ale są również wydarzenia specjalne, na które już czekamy. Tak, koncert One Direction.
Tak, to już najbliższy weekend, przez 3 dni będziemy pokazywać ten taki film biograficzny z urywkami koncertu, pokazujący, jak ten zespół dochodził też do kariery. Mhm. No, sprzedaje się znakomicie, także jeśli jeszcze są chętni i zainteresowani tym, aby ten film zobaczyć na dużym ekranie, to zapraszam do kas biletowych, bo dokładamy kolejne sale. Czyli w weekend multikino opanowało One Direction i będzie tak, totalnie muzycznie. Tak, i funky, One Direction, myślę, że opanują kino. Cieszymy się, że tak, taki odbiór jest tego projektu. Oczywiście mamy też stałe nasze projekty, czyli opery na dużym ekranie, czyli poranki dla dzieci w każdy weekend. No i też projekt znany paniom, czyli Kino na obcasach. 24 września, godzina 20. Co zobaczymy tym razem? Film Diana, no, taka premiera, taki film dla pań specjalnie dedykowany, także ten film musieliśmy na ten projekt przeznaczyć. Oczywiście wiele, wiele atrakcji przed filmem, także serdecznie zapraszamy. Myślę, że już nie będziemy zdradzać szczegółów. Oczywiście, że tak. Wszystkie panie serdecznie zapraszamy. 24 września wobec tego, ale jeszcze chciałam, żebyśmy przenieśli się na chwilę do tematyki dziecięcej. Bajki na poranki oraz Rodzina do kina. To są te projekty, które będziecie kontynuować dalej we wrześniu. Tak, projekt Rodzina do kina, czyli projekt, który dawał możliwość przyjścia rodzica z dzieckiem, gdzie rodzic miał bilet w cenie tego biletu dziecięcego, tak? Mhm. Także bardzo atrakcyjnej. Kontynuujemy. Nie tylko był w wakacje, ale także będzie teraz przez całą jesień. Także warto się wybrać z dzieckiem na te filmy bez ograniczeń, na te filmy dziecięce i w bardzo atrakcyjnej cenie biletu obejrzeć dobry film, no bo tych filmów takich dziecięcych też będzie sporo, bo i Turbo Ślimaki, i Rycerz Blaszka, też sporo takich filmów dziecięcych na jesień się nam szykuje. Natomiast Poranki do kina to projekt dedykowany takim maluchom, które jeszcze nie wiemy, czy wysiedzą cały film w kinie, czy te 1,5 godziny w ciemnej sali, tak nie będzie ich trochę przerażało. Chcemy, żeby te bajki były krótsze, to są bajki bardziej takie właśnie dedykowane maluszkom. One trwają mniej więcej godzinę, także myślę, że warto właśnie przyjść może z dzieckiem sobie na poranki, 10:30, 12:00 w każdy weekend, a jak dziecku się spodoba, no to oczywiście już zapraszamy później na te takie hity. Dłuższe seanse, na te hity filmowe już z repertuaru kinowego. To jeszcze na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, co możemy polecić na teraz? Bo ja słyszałam o komedii Woody'ego Allena, słyszę o niej bardzo, bardzo dużo, że to jest ponoć jego najlepsza teraz komedia i koniecznie trzeba się pojawić na tym w kinie. Czy to jest prawda? Widziałeś już ten film? Tak, widziałem. Znaczy... Nie wstrząsnął tobą, widzę. Wstrząsnął po części. Te komedie Woody'ego Allena są poniekąd trochę podobne, także może dlatego nie wywarł na mnie takiego wrażenia, aczkolwiek film bardzo dobry. Na pewno myślę, że nawet jeden z lepszych. Ja się uśmiałem, także myślę, że nasi widzowie też chętnie przyjdą i się pośmieją. Czyli film godny Woody na pewno, tak, godny polecenia, na pewno swojej najwyższej klasie znów pokazał swój kunszt. No, tych filmów jest sporo, tak jak mówiliśmy na początku. Co chwilę jakaś premiera, co chwilę jakiś film o różnej tematyce, bo naprawdę wrzesień obfituje jeszcze w filmy historyczne, bo 63 dni chwały, czyli film o powstaniu warszawskim, pierwszy film już w wolnej Polsce po filmie Wajdy, Kanał, 53 lata temu ukazał się film kolorowy o powstaniu warszawskim. Głośno jest w ogóle teraz o tych filmach o powstaniu warszawskim, bo w przyszłym roku film Miasto 44, także też wielki kinowy hit. Są też horrory dla tych, którzy lubią te horrory, bać. A zawsze Kasia omawiamy te horrory i nie zawiodą się fani mocnych wrażeń. No i taki hit chyba jesieni, czyli film Wałęsa, 4 wrzesień. O właśnie, o tym Robert jeszcze nie powiedzieliśmy. Robert Zwięckiewicz w roli głównej. No, myślę, że... Na ten film też czekam.
Zapraszamy na ten czyli film. Czyli trzy fajne warto. Biografie, które na pewno we wrześniu się pojawią i myślę, że naprawdę, drodzy Państwo, na to warto wybrać się do Multikino i warto również zakupić ten magazyn Multikino i Gala, bo tutaj znajdziecie naprawdę spis wszystkich tych najnowszych premier, wydarzeń specjalnych, które właśnie Multikino organizuje. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Adam, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się właśnie w kinie. Oczywiście. Na seansie, a Państwa już teraz zapraszamy na króciutką przerwę, a za chwilę przenosimy się do Oli i przenosimy się do Alicji, która już, zerkam, wygląda naprawdę zjawiskowo. Do zobaczenia za moment.